poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Wiele osób sobie zadaje pytanie, skąd Polacy się wzięli w strefach polarnych? Dlaczego tam ich zagnało? Przecież Polska jest oddalona od regionów polarnych, przynajmniej na ten Spitsbergen mamy ponad 3000 km, a na Antarktydę prawie 16 tysięcy km. Skąd tam żeśmy się wzięli? No to pierwszymi takimi polskimi polarnikami byli nasi zesłańcy na Syberię. Car wysłał ich skazańców po powstaniach, szczególnie po powstaniu listopadowym, na Syberię. No i oni mieli dwie możliwości wyboru. Albo być normalnie więźniem zamkniętym, albo wyjechać wręcz z rodziną, osiedlić się na pustkowiach Syberii i tam prowadzić odkrycia naukowe, eksploracje terenów. Część z nich wybrała właśnie ten drugi wariant. Przykładowo Dybowski był takim jednym z zesłańców, Czerski. Dlatego też na dalekiej północy i na Syberii możemy zaobserwować na mapie wiele polskich nazwisk. Właśnie to są ci nasi prekursorzy polarni. Polska, jeśli chodzi o Antarktydę, to już zaznaczyła swoją obecność nie jako kraj, ale jako także nasi naukowcy w czasie wielkiej wyprawy organizowanej przez Belgów na statku Belgica, który pierwszy raz w 1898 roku zimował i wmarzł w lód na Antarktydzie. Szefem tej ekspedycji był nasz polarnik Arctowski. No i mieliśmy także drugiego tam polarnika Dobrowolskiego. Stąd też na Antarktydzie pojawiły się także i polskie nazwy już w tamtym okresie. Trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o północ, to w 1900 roku zimowała na Spitsbergenie, na południowym Spitsbergenie, duża ekspedycja szwajcarsko-rosyjsko-szwedzka, która mierzyła południk ziemski. I oni byli w Horsundzie na południowych skrawkach. Tam także Polacy, ludzie, badacze o polskich korzeniach, prowadzili także badania. Dlatego też to był okres, kiedy nie było Polski na mapach. Natomiast żeśmy uczestniczyli w różnego rodzaju przedsięwzięciach międzynarodowych. Natomiast kiedy już Polska powstała, bo od 20 roku, to te tendencje, żeby już jako Polska uczestniczyć w wielkich wydarzeniach w strefach polarnych, były wspierane. I przykładowo, jak ogłoszono, że będzie drugi międzynarodowy rok polarny w 1932 na 1933 rok, to Polacy zgłosili swój akces i zaplanowali wielką wyprawę na wyspę Niedźwiedzią, daleko od północnych skrawków Skandynawii. Trzeba pamiętać też, że w tym czasie cały północ od Skandynawii bardziej, wszystkie te wyspy były ziemią niczyją. Każdy mógł tam pojechać, eksplorować. Dopiero od 1920 roku większość tego terenu i tych wysp przypadło Norwegii na mocy traktatu paryskiego. Natomiast Polacy ten traktat podpisali także trochę później, bo w 1931 roku, ale to dawało nam swobodny dostęp do tego terytorium i dla naszych ekspedycji. Dlatego też ta duża ekspedycja w 1932 roku wyjechała z Polski w mniejszym składzie, no bo trzeba pamiętać, że był to duży kryzys światowy i te środki, które były przyznane na wielką ekspedycję, wystarczyły, ażeby wysłać tam 5 osób, z czego 3 osoby zimowały na wyspie Niedźwiedziej. I to były pierwsze już badania naukowe, których rezultaty
zapisały się w światowej nauce. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.